Witamy znów w Zagrzebiu. Jesteśmy tym razem na finale gry pojedynczej. Oglądaliśmy dziś przed południem, być może Państwo również razem z nami, gry półfinałowe, w wyniku których do finału zakwalifikowały się Węgierka Todd i reprezentantka Luksemburga, mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Europy, Chinka z pochodzenia Nixia Elian, to ta zawodniczka, która wraz z Lucjanem Błaszczykiem wczoraj zdobyła w mikście złoty medal i mistrzostwo Europy, a dziś staje przed szansą walki o złoto także w singlu. Wygrywała już to mistrzostwo, doświadczona zawodniczka, lat nie wypada wypominać, ale zdobywała mistrzostwo świata, panie Marku, jeszcze jako Chinka, prawda, w drużynie, i teraz jest od wielu lat w Europie. Trudna do pokonania. Trudna do pokonania, ale każdy jest do pokonania. Ja tutaj, obserwując półfinał w wykonaniu Krystyny Todd, uważam, że nie jest bez szans przy dobrej, a nawet momentami znakomitej pracy nóg Węgierki, ma szansę zmieścić się z zamachem, z topspinem, a to dla Azjatki może być zabójcza broń. Przypomnijmy właśnie półfinały, być może Państwo oglądali, ci, którzy nie mieli tej okazji, powiedzmy, że Todd dość niespodziewanie pokonała to Timo Woll, już udziela wywiadów, pokonała faworytkę, nie tylko gospodarze, ale także numer jeden listy europejskiej, więc faworytkę całego turnieju, Chorwatkę Borosz, a druga Węgierka Batorfinie sprostała właśnie Chince z Luksemburga, stąd taki finał. Teraz widzimy drogę Krystyny Todd do tego finału. 4-2 z Borosz, bardzo ciekawy pojedynek. Tak, oglądaliśmy, mieliśmy przyjemność komentować. Znakomicie rozwiązała pojedynek Węgierka. Borosz chyba troszkę przytłumiona odpowiedzialnością, chęcią wygrania u siebie, stawiła opór w dwóch setach, ale dość pewnie 4-2 poradziła sobie Węgierka. Łatwiej troszkę wygrała Nixia Elian, myślę, że jest mniej zmęczona, no ale przy tej klasie nie jest to jakimś szczególnym problemem. Obie przygotowywały się długo do tych zawodów, zgrupowania, kontacje, mecze towarzyskie. No, myślę, że będzie ciekawy finał właśnie ze względu na całkowitą różnorodność stylów gry. Tu licz od trzymania rakietki począwszy na sposobie gry, o którym jeszcze wspomnimy. Tak, 3 sety tylko przegrała Chinka, podobnie było w mikście. Para Błaszczyk-Nixia przegrała również tylko 3 sety, a więc ogromna dominacja, zdecydowana przewaga. I rozpoczynamy finał, walka o złoty medal 23. mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Już rozpoczyna się typowa akcja dla tej zawodniczki. Typowa akcja, znakomicie wykonana, nietypowe kierunki, niezbyt czytelne pierwsze zagranie i potem od razu akcja szybka. I to, o czym wspominaliśmy, jeżeli dojdzie do rotacji, Krystyna Todd ma duże szanse. Jeżeli nie zdąży, szanse większe na Chinkę. Zbyt wiele dorocznie, to oznacza, że Węgierka, na pewno jej taktyka polega na spychaniu Chinkę tam w tą jej lewą stronę, w ten backhand, ale czy to jest łatwiej, czy trudniej w tej sytuacji? W zasadzie większość zawodniczek gra prawą ręką, tak jak statystycznie więcej ludzi używa prawej ręki, a więc dla obu jest to swego rodzaju pewien dyskomfort, natomiast przy tej klasie nie ma to aż takiej dużej różnicy, lewa czy prawa ręka. Próbuje zaczynać pierwszą piłkę słusznie, Todd, ale to podanie jest trudne. Widzimy dużo różnych rotacji. To rzadkość. W poprzednim meczu nie widzieliśmy takich błędów. Wykonanie Chinki raczej trafia z tego. Raczej trafia, ale tutaj troszkę inną rotację Todd stosuje. Ostrzej gra. Tak, widzimy. Ostrzej i może poprawić. W tej chwili dobrze ustawiona zawodniczka węgierska. Pierwsza piłka rotacyjnie do góry, a druga ostrzej do poprawienia. Zobaczymy, czy wytrzyma pierwsze tempo Nixia Elian. Thank you.
troszkę sztywno, spojrzała w światło prawdopodobnie. Pokazała, że troszkę jej przeszkodziło światło. To możliwe oczywiście. Fantastyczny odbiór, fantastyczny. Podanie Chinki było niesygnalizowane, bardzo sprytne. I to co mówiłem, dobrze chodząca na nogach. Znakomicie ustawiająca się Krystyna Toto odegrała fenomenalną piłkę. Jeszcze z backhandu. Troszkę tych piłek z backhandu. Zobaczymy. Ładnie zepchnęła. Teraz widzieli Państwo, dwa razy w to samo miejsce zagrała. Troszkę wybita z tego uderzenia Krystyna Tod. Zdziwiła się dwa razy. Znakomicie dostała piłkę. Niedobrą pozycję. I cały czas to samo. Do backhandu spycha Lixalian Tod. Odskoczył. Nie pomyliła się w ważnym momencie. Odskoczył. Znów pierwsze podanie głęboko w backhand. Taka pchnięta, nieprzyjemna piłka w forehand. Dosyć łatwe zwycięstwo, wiele tak. Błędów Węgierki, 11-4, 1-0 dla Chinki. Trochę zbyt dużo błędów, taktyka dobra, atak, rotacja, natomiast wykonanie w tej chwili szwankuje. Ale nie gra się przyjemnie z Nixalian, no na bardzo krótkim ruchem potrafi zagrać niewygodną piłkę. Raz jest to piłka pchnięta, raz jest to piłka zagrana szybciej. Tak jak teraz, przepiękna zmiana kierunku zagrania. To wysoka klasa, bardzo precyzyjnie w tej chwili gra. Trzyma Krystynę Tod głęboko w backhandzie i nie bardzo sobie w tej chwili radzi Węgierka. Tak, dla niej gra w tym głębokim backhandzie jest właściwie na porządku dziennym. Wszyscy próbują jej tak grać, dla niej to nie jest żadna nowość. Natomiast dla Europejki przy tym uchwycie shakehand jest dużo trudniej, kiedy zepchnięta jest bardzo głęboko. Bardzo trudno przeskoczyć na forehand przy tak precyzyjnej, dokładnej grze Chinki. No na razie ta gra układa się po jej myśli. Zobaczymy. Próbuje przeskoczyć, natomiast zbyt w tej chwili dokładnie gra Nixalian. Tutaj potrzeba jest troszkę szczęścia lub pokazuje, że bardzo trudno odczytać jej piłkę. No dość wyraźnie w tej chwili widzimy przewagę Nixalian. Szczęśliwie wygrana piłka przez Tod była bliska. Tak, zupełnie tutaj zgubiła, oszukała ją tym zagraniem, zupełnie nie wiedziała Węgierka. W którą stronę, tak. Troszkę zrezygnowana jest teraz, jej jest potrzebna mobilizacja, bo na pewno zły moment tego finału dla Węgierki. Troszkę przytłoczona tą przewagą Nixalian w pierwszym secie. Drugi rozpoczął się, więc wszystko przed nią. Znakomicie. Ładnie teraz tak, złapała kontakt po takiej nieprzyjemnej piłce. To jest też pewna psychologiczna sprawa. Mogę odegrać, o właśnie, mogę odegrać i wygrać piłkę. Nie zawsze czyta rotację przeciwniczki. To nie jest proste, proszę zauważyć, minimalnymi ruchami, bardzo krótkimi ruchami posługuje się Nixalian. To niełatwo odczytać. Stów, wspaniało, blisko przy stole, wspaniała piłka. To jest kwestia wyczucia tego, co zrobi przeciwnik. W tej chwili Nixalian czyta wszystko. Znakomicie z defensywy Krystyna Tod poradziła sobie. No ja spodziewałem się, że którąś piłkę zagra bardzo ostro i wyskoczy ta piłka Nixalian. To jest jakaś szansa. Tak, i od razu było nerwowość pewnie. Wkradła się nerwowość, tak. Precyzyjna maszyna. Szkoda. Pomysł dobry.
pomysł dobry i to jest wyćwiczone zagranie na zawodniczki z Azji. Długie podanie, a potem krótka akcja. Ale trzeba trafić. Jest pozycja, nie jest jeszcze tak źle, bo dochodzi do pozycji Krystyna Todt. Nie trafia, zauważmy. Jest przy piłce, potrafi zrobić zamach, nie trafił. Dobre zagranie w ciało zawodniczki. To jest trudno odbić piłkę, trudno skontrować. Bardzo precyzyjnie Denisa. Taka akcja troszeczkę bez przemyślenia ze strony Niksela. Troszkę jakby zaczynały nerwy powoli dawać znać o sobie. To nie jest dobre zagranie. Tutaj nie jest dobre zagranie. Pokazuje, że nie może zauważyć, jak piłka poleci. To rzeczywiście warto popatrzeć. Ruch w jedną stronę, piłka w drugą. Tak można zagrać, trzymając rakietkę właśnie systemem piórkowym. I popatrzmy. Krótki serw przeskakuje Węgierka, ale za chwilę dostaje niewygodną piłkę. Pięknie. Czysto, czysto, bardzo czysto, ale bez specjalnego oporu. Troszkę jak gdyby Krystyna Todt nie bardzo wie, co ma zagrać. Czy przebić piłkę, czy zagrać już rotację. No, próba rotacji. Wcześniej była próba przebicia. Nie poszło. Wenzel doskonale nam znany, wielokrotnie był w Polsce, trener, który całą Europę objechał, między innymi przez kilka lat był trenerem Andrzeja Gruby, wgręcał i dzisiaj pracuje w Luksemburgu. Wspominaliśmy, że właśnie on i Stefan Tryszel wspólnie doszli do wniosku, że najlepszy miks będzie złożony z Lucjana Błaszczyka i tej oto Chinki, którą widzimy tyłem. I okazało się, że mieli rację, zdobyli złoty medal. Para polsko-luksemburska od razu odżywają wspomnienia Budapesztu. Panie Marku, pan tam był wtedy w Budapeszcie, kiedy Bettina Fryzekow i Andrzej Gruba zdobywali złoty medal, rozpoczynając najlepsze lato naszego tenisa. Ciągnie to się cały czas, na szczęście już blisko 20 lat. Blisko dokładnie 20 lat. Budapeszt 82, Andrzej Gruba i Bettina Fryzekow wcześniej troszkę trenowali razem. Spodobał się Andrzej Bettinie ze sposobu gry. Zaproponowała mu grę. Andrzej przyjął. Po kilku treningach zdobyli mistrzostwo Europy. Grali znakomicie oboje. No i po 20 latach Wojciech Błaszczyk wykonał to samo. Świetnie rozpoczęła Chinka 2-0. Początek, tak, początek precyzyjny. Chcę zwrócić uwagę, bardzo precyzyjne kierunki Niksaliana. I ostrzy. To chyba trenerzy węgierscy już głośniej powiedzieli swojej zawodnicy. Musisz zaryzykować. Druga taka piłka. To jest pewna słaba strona trzymających w ten sposób rakietkę, a więc systemem piórkowym, że niezbyt łatwo uderza się wysokie piłki zagrane lobem. To jest druga czy trzecia taka piłka. Ale te nieprzyjemne zagrania, prawie niewidoczny ruch ręką powoduje, że piłka ma dziwną rotację i Todt nie zdąży ustawić rakiety.
takiej piłki, lekko podniesionej, lekko niedogranej, Niksalian się nie myli. Widzieliśmy, oszczędna w ruchach, znakomicie dochodząca do tej swojej silnej broni forehandem. Te piłki są nie do zatrzymania. Teraz trzy znakomite backhandy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zaczepienie w górę i następnie poprawka ostrzejsza. Mimo świetnego bloku Niksalian poradziła sobie teraz Krystyna Todd. Krótki błot, prowadzenie, błot, tak, tak. Ważna rzecz, objęcie prowadzenia przez Krystynę Todd. Myślę, że wierzy nadal w to, że ma duże szanse. Świetnie, znakomicie teraz gra Węgierka. Rzeczywiście uwierzyła i Chinka od razu jest w kłopotach. Widać, że się zastanawia, szuka te kilka sekund na to, żeby przerwać grę, żeby się zastanowić, żeby zwolnić tempo. Tak, sprytna Chinka. Bardzo, bardzo delikatnie złapała kilka sekund przerwy. To jest taka trochę nieregulaminowa przerwa. Oczywiście dopuszczalna, wytarcie ręki, ale próbowała złamać tempo Krystyny Todd. Nie udało się i teraz przepiękna seria Europejki. I tak jak mówiliśmy, jeżeli trafi z rotacją, będzie mogła poprawić piłkę, to jest groźne. Szkoda, szkoda. Pięknie broniła się, pięknie grała. Tak, bardzo ładnie, bardzo czysta obrona lobem. Jeszcze z taką dodatkową akcją nadgarstka. Ta ostatnia piłka troszeczkę zjechała z rakiety. Oglądamy piękny tenisowy, wspaniałe akcje z obu stron i dokładniejsza pewnie dlatego, że mocniej rotacyjnie gra Węgierka. Mocniej rotacyjnie, więcej ryzyka i weszło. I teraz jest czas Węgierki. Popatrzmy. Węgierka jest nadal groźna, nadal znakomicie pracuje. I rakietka, i ręka, i koncepcja. Teoretycznie to był mocny top speed. Tak, prawda? Tak. Miło to uderzyło. I znów te nieprzyjemne bloki, po których łatwo się pomylić. Trudna wydawałoby się piłka, ale to jest zagranie nadgarstkiem. Piłka ma dość dziwną rotację, nieczysto uderzymy to. Trzy punkty dla... Przerwa. Bardzo mądrze zrobił trener węgierski teraz. Tak, bo było 9-5, było bardzo blisko i już jest 9-8. Było bardzo blisko, jest 9-8. Przerwa na życzenie. Przerwa, w której można przypomnieć o wariancie tym ultra ofensywnym, a jednocześnie przerwać taką dobrą pasę teraz Niksalian. Przypomnę, tylko w czasie partii tylko jedna przerwa na żądanie, a więc trener węgierski zaryzykował i dość wcześnie poprosił o przerwę. Dobry odbiór, choć troszkę wysoki, nie doszła nic. Piłka setowa i podanie. Straszna nieprzyjemna rotacja, aż nie dowierza Krystyna. Bardzo trudno było odegrać tę piłkę. Dziwna taka, nietypowa rotacja. Zaryzykowała pierwsze tempo po długim serwie i poradziła sobie.
2-1 już tylko trzeci set dla Chinki oznaczałby praktycznie Mistrzostwo Europy. A teraz gra się wyrównała i wszystko jest dalej otwarte, choć oczywiście po stronie Chinki z Luksemburga. Dwa sety, Węgierka jeden, ale uśmiechnięty trener i mówi to, co my często tutaj powtarzamy, że ona uwierzyła w to, że może, prawda, że ona ma szansę, bo przecież nie jest słabsza. Batorfi nie miała tych szans, była za wolna do tej Chinki, natomiast to zupełnie inaczej gra. To, co mówiłem, lepiej biega, dochodzi wcześniej, a więc wcześniej może zrobić zamach. I to jest chyba klucz do zwycięstwa. Dużo rotacji, wczesny zamach, ale to muszą pracować nogi. Jeżeli wytrzyma, ma szansę. Jeżeli tylko się zawaha, to Nixalian bardzo precyzyjnie uderzy. Jeden, czwarty set finału gry pojedynczej kobiet. Chinka Nixalian prowadzi 2-1, ale Węgierka uwierzyła w swoją szansę. Kiedy zaczyna się ta rotacja, odbiór z taką dziwną rotacją, wtedy Węgierka jest bezradna. Tak, nietypowa rotacja i trudno Węgierce jest się szybko do tego przystosować. Pojedyncze piłki potrafi odczytać. Przy szybszej grze myli się troszkę za często. Co się stało? No, nie wytrzymał prawdopodobnie. Tak, nie wytrzymał. Po raz pierwszy sędzia zwraca uwagę trenerowi węgierskiemu za podpowiadanie prawdopodobnie w czasie gry. Tego nie wolno robić. Żółta karka, ostrzeżenie. Przy drugiej takiej akcji czerwona i trzeba odejść na trybunę. Rozkojarzona troszkę Krystyna Todt, źle zaczęła. Ale przełamała, zdobyła pierwszy punkt, co prawda po niewygodnym zagraniu przeciwniczki autowym. Walczy. Rzadko spotykany dzisiaj serw, udany, ale następna akcja, popatrzmy, za miękko zagrana piłka i tutaj nie dała szans. To ciekawe, teraz błąd dosyć wyraźny. Dosyć wyraźny, z dość typowej dla Chinki sytuacji, forehand na pół stołu, no zdarza się. Ale za chwilę poprawia dwa uderzenia, jeszcze tak nietypową, tą rotację, o której wspominamy. Myli się Węgierka, nie bardzo potrafi czysto zagrać, nie zdąży z dobrym zaczepieniem akcji. No w defensywie takiej jeszcze moim zdaniem nie ma najmniejszych szans. Tak, zbyt pasywnie gra, szczęśliwie teraz wygrała punkt, ale wszystkie akcje rozpoczyna Chinka, stąd wynik 6-3. Musi zacząć grać tak jak w trzecim secie. Próbuje wykorzystać błąd rywalki. Szczęście przeprosiła Nixalian. Eleganckie zachowanie do spółniczek. Była blisko, była z forehandem, nie trafiła. Niezadowolona. Takie rzeczy jej się nie zdarzają, przynajmniej bardzo rzadko. Ważny serwis Węgierki. Nie może tak przebijać. Boi się tej piłki. Tej nietypowo odbitej przez Nixalian przebija, czyli próbuje najprościej odbić. To nie jest, popatrzmy, to nie jest dobra koncepcja. I teraz wspaniałe czucie tempa, odbijająca się piłka. Nie dochodzi jeszcze do najwyższego miejsca. Już jest tam Chinka, już uderza i robi to bezbłędnie.
Udana akcja backhandem. Okolice ciała przeciwniczki dało efekt. Ale tutaj troszeczkę rozstrzeliwuje zawodniczka Luksemburga. Dość łatwo zdobywa pierwszy cios, pierwszą piłkę, którą może zagrać mocniej. Trochę za łatwo, mówiliśmy o tym. I cztery piłki setowe. Niestety, niestety, mówi Węgierka, nie wie co dalej robić. 3-1, coraz bliżej kolejnego złotego medalu w Mistrzostwach Europy. Chinka, no powiedzmy sobie, jest lepszą zawodniczką od Węgierki, mimo że nasze sympatie tutaj były w kierunku Węgierki, dlatego choćby, że to Mistrzostwo Europy i trochę to wygląda dziwnie, jak grają Azjaci, ale oczywiście nic nie mam przeciwko temu, jak Chinka wygrywa z Błaszczykiem Miksta. Mówiąc poważnie, wydaje się, że przewaga jest cały czas po stronie zawodniczki z Luksemburga. Tak, tu sympatie są oczywiście troszkę podzielone, ale zawodniczka z Luksemburga gra aktywnie. Cały czas Węgierka jak gdyby czekała na coś, co się stanie. Chinka nie czeka, Chinka gra po prostu. A gra nieprzyjemnie, gra niewygodną rotacją, która zupełnie wybija z rytmu dobrze skądinąd grającą Węgierkę. A poza tym te znakomicie grane piłki po własnym ataku no są zabójcze. Jeden w Zagrzebiu dla Chinki w finale, w drugim finale gry pojedynczej, w tym sensie, że mixed oczywiście nie jest grą pojedynczą, ale w rozgrywkach indywidualnych zespołowo, jak Państwo pamiętają, zwyciężyli Szwedzi i Rumunki. Wczoraj w mixcie wygrała właśnie ta zawodniczka z naszym Lucjanem Błaszczykiem. Dzisiaj ogromnie nas interesujący finał gier podwójnych z udziałem naszej pary Błaszczyk Krzeszewski, a jutro finał gry podwójnej kobiet i finał singla mężczyzn. A w tym secie znów precyzyjnie grająca Nixalian nietypowym blokiem nie daje pograć w tej chwili Węgierce. To troszkę chyba zrezygnowana. Zrezygnowana, tak. No tak nie można o sportowcu powiedzieć, który jest w finale, ale widzę, jak gdyby już troszkę nie wierzyła, że może coś zrobić. Obym się mylił. Odebrała trochę tak jak Chinka ten odbiór, ale to jest dopiero pierwszy punkt. No może on coś sprawi, że nastąpi jakaś gwałtowna zmiana. Byśmy chcieli oglądać jeszcze ten mecz dłużej. Ach, jak niewiele brakowało. Niewiele. Dobra, dobrze rozprowadzona piłka. Głęboki backhand, potem błyskawicznie przerzut na forehand. Tak właśnie, tak ma grać. No, nie trafiło. 5. Próbuję Krystyna. Tak, no troszkę jest to wyprowadzanie z równowagi przeciwniczki. W zasadzie nie ma przerw. Na wytarcie ręki, no jest to oczywiście sekunda, ale sędziowie mają prawo zwrócić uwagę. Dwa nieprzyjemne bloki z backhandu. Tak, tymi chopami, z tymi chopami, ta gładka piłka, która leci, taka piłka bez rotacji. Ona się inaczej odbija od stołu, zupełnie inaczej niż grze między Europejkami. To jest utrudnienie. Daleko nogami była Toto. Ładny backhand, tylko chyba trochę za późno. No i piękna wymiana, śliczna ładna wymiana troszkę dla publiczności, tak jakby Todd no, chciała jeszcze zagrać kilka fajerwerków technicznych. 9-3 Nixalian, zobaczymy komu tym razem żółta kartka. Milan Stenzel nie wytrzymał w końcówce, no emocje, no, oczywiście trener uważa, że zupełnie niezasłużenie dostał tę kartkę, ale podkrzykiwał tam chyba troszkę. Tak, 7 piłek meczowych, 7 piłek
Na złoty medal mistrzostw Europy sprawa jest jasna. Chinka była po prostu lepszą zawodniczką i po raz kolejny zdobywa złoty medal na mistrzostwach Europy. Mówię to, kiedy piłka jeszcze jest w grze, ale przy tej przewadze jest jasne, że zasłużenie zdobywa drugi złoty medal wczoraj w mikście, dzisiaj w grze pojedynczej. No, z jednej strony to, pani Marku, nie najlepiej o tej Europie świadczy. Zbliża się do 40, wypominać tego wieku nie wypada, ale najlepsze lata w chińskiej reprezentacji ma dawno, dawno za sobą. W Europie wciąż bezkonkurencyjna. W Europie bezkonkurencyjna. No, tak to wygląda. 4-1, łatwe zwycięstwo. 4 sety tylko straciła w całym turnieju indywidualnym i oczywiście bezapelacyjnie wygrywa Mistrzostwo Europy. I raz jeszcze najciekawsze akcje, a my spotkamy się już niedługo, za 2 godziny będziemy oglądali, widzimy półfinały gry pojedynczej i mamy nadzieję, że również finał gry podwójnej z udziałem, przypomnijmy, naszych zawodników Lucjana Błaszczyka i Tomka Krzeszewskiego. Wielki sukces tych pingpongistów, to bardzo miłe. Źle się rozpoczęły mistrzostwa, ale kończą wspaniale. Wczoraj złoty medal, dziś albo złoty, albo srebrny. Jednym słowem, wiele optymizmu z Zagrzebia. Zapraszamy za 2 godziny.